Witajcie! Nie, nie o kwiatkach, ale o roślinach dzisiaj będzie kawałek filmu. Pokażę wam tutaj trochę tu jeszcze, kurczę, zobaczcie, deszcz pada non-stop. Chwila przerwy i tak tu wszystko porosło, zarosło i tak dalej. Ale chcę wam pokazać dzisiaj ciekawą rzecz. To, o czym mówiłem w kilku odcinkach wcześniej. Mianowicie, zobaczcie, jakie tu są mszyce. Jakie to jest po prostu oblezione wszystko. I co to się z tym dzieje? To jest bób. Ale zobaczcie, co natychmiast się pojawia, jeśli nie pryskamy. Tu. Tutaj też. I tutaj. I zobaczcie tutaj. Tu jedna, tu dwie, tu trzy albo cztery. Tu jedna, dwie żerują. Tam pod spodem jeszcze jedna. Tu na dole dwie, tam na dole dwie. Tutaj, tutaj. Po prostu one są wszędzie. Wiecie, co to jest? To są larwy biedronki. Jeżeli się nie pryska, zwierzęta nie są głupie. One natychmiast po prostu przyjdą i będą zbierały to, co dla nich jest do jedzenia. One się tym żywią. Po prostu podejrzewam, że jeżeli nic im tu nie przeszkodzi, no to na tym kawałeczku to ze 2-3 dni i tu nie będzie ani jednej sztuki. Wszystkie mszyce będą zjedzone. Jedno, co może tu po prostu zagrozić biedronkom, to mrówki. I moje zadanie jest takie, żeby te mrówki przypilnować, żeby ich tutaj nie było. Przyjrzyjcie się jeszcze raz, jak wygląda larwa biedronki, żebyście przypadkiem tego nie myśleli o tym, że to jest jakiś szkodnik. To jest larwa biedronki siedmiokropki, tej naszej. Niestety są te azjatyckie biedronki, one są dosyć podobne, ale przyjrzyjcie się, pamiętajcie, tak to wygląda i tego pożytecznego owada musimy chronić, bo on po prostu nas ochroni. Tak to wygląda. Dzięki temu, że popadało przez parę dni, te mrówki po prostu musiały się wynieść. Natomiast larwom biedronki deszcz absolutnie wcale nie szkodzi. One sobie jak w najlepsze tutaj ucztują. No i życzmy im smacznego. To tyle, taka krótka wrzutka, żebyście wiedzieli, jak tutaj się ewentualnie zachowywać, jeśli wam się pojawią takie oto piękne owady. Trzymajcie się. Cześć! I'ma go get it tonight.